Halo, halo Warszawo, jak się macie? Dobrze? Wiecie, chcę wam powiedzieć bardzo dobrą wiadomość. Możecie otrzymać dzisiaj bilet do nieba. Możecie podróżować do Królestwa Niebieskiego i żyć w takim kraju, gdzie jest wieczna sielanka, wieczne szczęście. Wszystko, co potrzebujecie, jest tam obecne. I to jest dla was dostępne. Tylko pytanie jest jedno. Czy przyjmiesz ten bilet? Czy przyjmiesz bilet do Królestwa Niebieskiego? Ten bilet już jest opłacony. Jest opłacony ceną krwi Jezusa Chrystusa. Jest opłacony każdym grzechem, który kiedykolwiek widziałeś na tym świecie. Jezus poniósł to na krzyżu. Dlatego, że jest ten bilet opłacony, możesz go przyjąć. Możesz tam wejść. Bo Jezus jest bramą. I On ma dla ciebie wieczne życie w Królestwie. Ale decyzja jest jedna. Czy chcesz? Bóg nie chce niewolników. Bóg chce osoby zdecydowane. Bóg chce osoby, które mają determinację w sobie. Bóg chce tylko twojej decyzji. Niewolnicy są diabła. Wiecie, nawet jeżeli myślisz sobie, że twoje życie jest super i że ty kontrolujesz, tak naprawdę tak nie jest, bo diabeł ma nad tobą władzę. Tak, są dwa światy duchowe. Jest świat śmierci, gdzie rządzi szatan, i świat życia, gdzie rządzi Jezus Chrystus. Ja doświadczyłam życia i zostałam przeniesiona z Królestwa Śmierci do Królestwa Życia, do Królestwa Światłości. I mam pewność zbawienia. Ty dzisiaj też możesz mieć pewność zbawienia. Wystarczy tylko, że uwierzysz Jezusowi Chrystusowi. To jest dostępne dla ciebie. Wszystko dokonało się już na krzyżu Golgoty. Cena krwi została zapłacona. Życie za życie. Taka jest cena. Życie za życie. Ja przyjęłam to życie. Ty też możesz dzisiaj przyjąć życie. Ty też możesz dzisiaj doświadczyć prawdziwej mocy Chrystusa. Jesteśmy tutaj na tym miejscu, żeby móc się o ciebie pomodlić. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, jesteś na coś chory? Czy jest tutaj osoba, która na coś choruje? Jest? Chcemy się pomodlić o ciebie. Jak potrzebujesz modlitwy, to podejdź do nas. Chcemy się pomodlić o te osoby, które potrzebują. Ja urodziłam się z wadą serca. Miałam 3 operacje i lekarze mówili, że już nic się nie da więcej zrobić. Ale Jezus nie zostawił mnie z taką informacją, tylko uzdrowił mnie. I moje serce jest teraz całkowicie zdrowe. Wiecie, lekarze zrobili wszystko, co mogli. Ale jakby postawili, tu jest granica. A Jezus powiedział, nie ma granic. Możesz być w 100% zdrowa. Ja Mu uwierzyłam. Ja uwierzyłam prawdziwemu Bogu. Uwierzyłam Jezusowi Chrystusowi. I teraz tutaj stoję przed wami i mogę wam zaświadczyć, że mam zdrowe serce. Mam taką kartotekę, taką grubą teczkę. Jeżeli chodzi o wszystkie wypisy, badania, mam to udowodnione. Dlatego wam mówię o tym, czego doświadczyłam. Żebyście wy mogli także doświadczyć tej miłości. Żebyście wy także mogli doświadczyć uzdrowienia. Uzdrowienie jest dla was dostępne. Jeżeli potrzebujesz, przyjdź. Czego pragniesz w swoim życiu? Czego pragniesz? Czego pragniesz w swoim życiu? Pieniędzy. A miłość? Nie? Miłość nie? Tylko pieniądze. To powiem wam, że największy skarb jest w Królestwie Niebieskim. No bo tam to nie niszczenie. Żaden mól tego nie zgryzie i zostaje to na wieczność. No ale to jest lepszy skarb, bo zostaje na wieki. Pieniądze niszczeją, one giną. Ale ważne jest to, co będzie w wieczności. Czy doświadczyliście prawdziwego skarbu w Królestwie Niebieskim? Nie. A chcecie? Nie. Powodzenia. Każdy z nas ma możliwość wyboru. Każdy z nas może doświadczyć czegoś szczególnego. Ja doświadczyłam czegoś szczególnego 7 lat temu. I było to spotkanie z żywym i prawdziwym Jezusem Chrystusem. Doświadczyłam prawdziwej miłości Boga. Doświadczyłam prawdziwego ratunku, którego nie jest w stanie dać żaden człowiek. Czego potrzebujesz? Za czym idziesz? Gdzie zmierzasz? Takie są pytania do twojego życia, do twojego serca. Do piekła. Czego oczekujesz? Każdy z nas może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ale tutaj tylko chodzi o tą doczesność. A może chodzi o coś więcej? Ja doświadczyłam czegoś wiecznego. Doświadczyłam prawdziwego Jezusa Chrystusa. Ty też możesz doświadczyć czegoś wiecznego. Czegoś, co nie jest tylko materialne. Wiecie, człowiek składa się z trzech jakby części. Ciało, które widzisz. Dusza, o której myślisz, decydujesz i czujesz. I duch, który aktualnie na dzień dzisiejszy dla ciebie jest martwy. Chyba że zawołałeś do Jezusa i się na nowo narodzisz. Dopóki twój duch nie zostanie ożywiony, będzie ci czegoś brakować. Dopóki nie doświadczysz odrodzonego Jezusa Chrystusa w sobie, nie będziesz prawdziwą, spełnioną osobą. Zawsze będzie ci czegoś brakować. Zawsze będziesz dążyć do czegoś, do jakiegoś celu, do spełnienia i realizacji czegoś i nie będziesz zadowolony. Może to szczęście będzie chwilowe, ale minie i znowu będziesz pragnąć czegoś. Ale ja się na tym przestałam skupiać. Ja zaczęłam doświadczać prawdziwego Boga. Zaczęłam doświadczyć prawdziwej relacji z Jezusem Chrystusem. I to spowodowało, że już nie wyznaczam sobie jakichś celów, które nie jestem w stanie zaspokoić. Tylko skupiam się na rzeczach, które nie pochodzą z tego świata. Skupiam się na tym, żeby ty dzisiaj mógł doświadczyć prawdziwej relacji z Jezusem Chrystusem. To są sprawy wieczności. Tak, dzisiaj jest dla ciebie wieczność dostępna. Dla ciebie też jest dzisiaj wieczność dostępna. Masz bilet do nieba, wykorzystaj go. Jest zapłacony krwią Jezusa. Jaka jest twoja decyzja? Czy przyjmiesz ten bilet? Decyzja należy do ciebie. Co chcesz? Życie czy śmierć? Życie czy śmierć? Taka prosta decyzja. A zmienia całkowicie twoje życie. Amen.